Amen, amen, amen. Alleluja. Proszę Państwa. Alleluja. Gdy nadaje nasze radio, tak FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Być chociaż w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale jednak pewien monolit. Oj, co się dzieje na świecie, jednocześnie zobacz. Chyba kilka wybranych sygnów, w której jesteśmy, tak naprawdę o tym, czy stosuje się prawo, czy nie, no to starożytna bazylika. Mamy określoną procedurę. Tylko ściół, teraz oczywiście już, mamy cały nowy konflikt, polityków nie uznaje władzy Trybunału Konstytucyjnego, mamy takie ogromne zapętlenie, no ale, tam w tym miejscu jeszcze wcześniej był zbudowany Kościół, znaczy trzeba się oprzeć. Jeszcze starszy, jeśli teraz będziemy twierdzili, że na początku czwartego wieku władza jest wprowadzona Kościół zbudowany, no to po następnych wyborach ktoś inny powie, że ta władza zrobi, robi to samo, bo w drugą stronę na przykład zmienia prawo, więc po prostu się zapętlimy tak, że nie będzie wyjścia i tak jak rzeczywiście politycy biorą za to pieniądze i tak, aby się dogadywać, mają obowiązek siąść, rozmawiać, żeby pewne sprawy zostały do przodu posunięte, bo oczywiście to nie chodzi o to, żeby była jakaś jedność, bo no jedność, jak niektórzy mówią, żartobliwie jest tylko na cmentarzu, prawda, bo wszyscy nie żyją. Natomiast w pewnych normach powinno się w pewnej kulturze politycznej odbywać, natomiast takie nakręcanie takiej spirali konfliktu często odpowiada obu stronom, bo można się pokłócić o rzeczy trzeciorzędne, natomiast językiem się rzeczami naprawdę ważnymi i my też często jako społeczeństwo ulegamy właśnie tym różnym sporom. Jest szczelnica, jasnolatę, czy jesienią, ale chrzcić trzeba ludzi dorosłych. Jak też już wspomnieliśmy, jest to pierwszy kościół stacyjny. Kościół właśnie, kościół wierny, gromadzili się w tym miejscu od wieku, właśnie po chwili świętej sądów. Nie w pierwszym dniu wieku po prostu. I potem pielgrzymowali po innych kościołach miejskich. Każdego dnia innym kościele i tak przez cały Wielki Post. Liturgia stacyjna, kościół świętej stacyjny, pierwszy kościół stacyjny. To są kościoły, gdzie żyli męczennicy, gdzie są pochowani męczennicy, gdzie są dzisiaj. I wydaje mi się, że jednak opinia publiczna powinna się opierać na opiniach ludzi, którzy się na tym znają, a nie na opiniach polityków, którzy podburzają do czegoś tam swoich wyborców. No niezależnie, czy są to politycy PSL, Platformy, czy Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie żył święty Dominik, święty Jacek Obrowski, jak też wspomniałem, tam otrzymał habit. Nawet tam jedności nie ma, a to wśród żyjących. Ale kościół bardzo ważny, natomiast też myślę, w Polsce żeśmy zapomnieli o tym, że ten element nieposłuszeństwa obywatelskiego, on jest stosowany na świecie i był stosowany i będzie stosowany, tylko właśnie czym innym on był za komuny, gdzie w zasadzie ludzie chociażby w linie Grzegorz Wielki, z tam też dziennika telewizyjnego pokazywała się to obywatelskie nieposłuszeństwo, prawda? Tam ale nikomu nie przyszło do głowy, żeby nie wiem, nie uznawać w ogóle prawa tamtejszego, nawet karnego, w odniesieniu do spraw zwykłych, była czy jakiś czas przerywana z różnych powodów. Były sprawy polityczne i tak dalej. Na dobre katolickie powróciła za pontyfikatu Jana 23, a więc w połowie XX wieku. Rozprawianie się z politykami opozycji drugiej strony, bo jaka to jest opozycja, która każdego roku. Natomiast dopóki tutaj właśnie prawo nie jest wykorzystywane do walki politycznej, prawda, że przy pomocy przepisów prawnych nagilami walczymy z kimś, prawda, kogoś, chociaż mieliśmy, może mieć demokrację po roku 89, a w taki sposób prawny walczono z biznesmenami, prawda, niszczono ich i tak dalej. Nie ma już tak, tak, jest taka sprawa, że ta działanie politycznej motywowana politycznie i dopóki nie będzie, a ludzie się zorientują, że jesteśmy akurat mądrym narodem, tak jak i inne narody, że jeżeli władza, jak to się mówi, przegnie w jednym momencie i zacznie stosować prawo karne do walki politycznej, to ludzie się zorientują i sami wypowiedzą przeciwko takiej władzy, nie będzie trzeba czekać na żadne apele i tak dalej, więc dopóki społeczeństwo
nie odczuwa, że władza jest opresyjna, represyjna, no to tutaj żadne apele polityków nie radzą. Jakub Szczepański, trzeba sobie powiedzieć jasno, że jakiekolwiek działania prokuratury wobec znanych osób, czy też osób zaangażowanych w politykę, mogą budzić emocje, no ale od tego jesteśmy my, jesteśmy dziennikarze, żeby sprawdzać, co udało się zebrać tej prokuraturze, czy faktycznie muszą mówić, że na przykład, nie wiem, zarzuty są tęte, czy nie, czy można kwalifikować dane zachowanie, czy też ruchy śledczych jako polityczne, no od tego jesteśmy my i mam nadzieję, na razie, nie wiem, nam nikt nie utrudnia pracy, przynajmniej mnie, także myślę, że zastanawiam się, co się stanie, albo co by się stało, gdyby na nieposłuszeństwo obywatelskie zareagowało nieposłuszeństwo obywatelskie i na przykład ktoś się pojawił pod domem pana Marka Borowskiego. No nie wiem, to jest rzeczywiście niebezpieczne i granice naginane są do momentami absurdalnych rozmiarów. Na razie dziękuję za pierwszą część debaty dnia. Krzysztof Ląż, nasz dziennik, Jakub Szczepański, dziennik Fakt. Wracamy do rozmowy, ale po informacjach o 17.30. Radio 24, minęło 17.30, czas na informację. Raczej nie, bo to ja tam rodzicę mieszkam. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego będzie mógł korzystać z materiałów archiwalnych Komisji do Spraw Zbrodni Wojennych ONZ. Zostały one odtajnione w 2017 roku. To efekt starań wiceminister kultury Magdaleny Gawin i jej współpracy z MSZ. W archiwaliach tych znajdują się m.in. raporty polskiego rządu emigracyjnego w Londynie, który informował Zachód o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych w Polsce. A właściwie to wie pani, to właściwie to wie pani, to niech pani skatuje te instytucje, bo one są wszystkie takie same, one nie bywają kredytu. Tylko jak ktoś ma 100 lat i 100 lat pracy. To bardzo piękny widok, piękne wrażenie sprawia bliskam, że mam wspólne Polska, których prezydent podkreślał, że bardzo mają swoje zasługi w odzyskaniu niepodległości Polski i kształtowaniu postaw patriotycznych w rodzinach. Dziękuję za wielki trud wychowania dzieci w duchu patriotycznym, w duchu służby. Jesteście panie naszym największym dobrem narodowym. Jakiś agrykol, że to chora i potem jest. To miejsce, które sprzyja bardzo modlitwie. Płacą, wiesz, tym komuchom starym, co im zabrali 8 tysięcy emerytury, mają 2,5, no i połowa co odnowu. To jest bardzo miejsce. Prezes Związku Dużych Rodzin Joanna Krupska zaznaczyła, że bez rodzin wielodzietnych nie można myśleć o wzroście demograficznym. Podkreśliła, że według danych statystycznych rodzin wielodzietnych upływa. W 2002 roku było ich 1 000 000, teraz jest 520 tysięcy. Aresztowania pierwszego dowódcy AK, generała Stefana Robeckiego, Grota umieszczono w Warszawie. 76. rocznicę powstania Armii Krajowej. Było to największe podziemne wojsko w okupowanej Europie w okresie maksymalnej zdolności bojowej. W lecie 1944 roku siły AK liczyły około 380 tysięcy żołnierzy. Kwiaty pod tablicą upamiętniającą generała Robeckiego Grota złożono przy Spiskiej 14 w Warszawie. To właśnie tam, blisko 75 lat temu, Gestapo aresztowało dowódcę działającej wówczas od 1,5 roku Armii Krajowej. Bratanica Stefana Robeckiego, Krystyna Robecka-Trzebicka, tak mówiła o przesłaniu jej stryja. Jego sukcesem była akcja scaleniowa. Gdyby nie ta akcja scaleniowa, to Armia Krajowa, to też by się to było dzieliło na części. On po prostu łączył. Z Armią Krajową nierozerwalnie łączy się powstanie warszawskie. Jego uczestnik Jerzy Zakrzewski, pseudonim Młot, zwraca uwagę na obowiązek utrzymania pokoju. 70 lat po wojnie, nie ma wojny. Dalej niech z tych 70 zrobi się 700 lat. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślał, że pokolenie generała Grota cechowało poczucie służby. Służyć wspólnocie, służyć ojczyźnie. Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 roku na mocy rozkazu generała Karol Dermoros, Polskie Radio. W oddziałach Poczty Polskiej będzie można aktywować tzw. profil zaufany, który pozwala załatwić sprawy urzędowe online. Ogłosili to w Andrespolu koło Łodzi szefowi poczty. To szczególne ułatwienie dla mieszkańców mniejszych miejscowości, w których nie ma innych instytucji oferujących kontakt z administracją państwową. Profil zaufany pozwala na złożenie wniosku o dowód osobisty czy sprawdzenie przez kierowców liczby umów kart, mówi dyrektor Biura Informatyki Poczta Polska Usługi Cyfrowe. Łukasz Czechowski. W Radówce Pocztowej możemy albo skorzystać z konta numeru, który już wcześniej zarejestrował.
Daj ubogi mi cierpiący, mi twoją podczas wysłuchaj o Panie twój duch zgromadzony na uroczystej serii i daj się ponosić w zakrycie wobec Twoich dzieci, które ufają krzyżowi Pana Jezusa, który z Tobą żyje i wymienię te wszystkie dzieci mobilnego, które będzie miał przy sobie każdy listonosz. W białoruskiej armii wszczęto 48 spraw karnych. Ma to związek z ujawnionymi przypadkami naruszenia dyscypliny wobec młodych żołnierzy, tzw. dziadowszczyzny, czyli fali. Najwięcej spraw karnych, 22, wszczęto w jednostce szkoleniowej pieczy koło Borysowa. W październiku ubiegłego roku media nagłośniły sprawę śmierci 21-letniego szeregowca Aleksandra Korszycza. Mężczyznę znaleziono powieszonego ze związanymi nogami. Jednocześnie media opisywały przypadki zabierania przez starszych żołnierzy telefonów komórkowych i pieniędzy ich młodszym kolegom. W sumie śledztwo objęło domniemane nadużycia w 16 jednostkach wojskowych. Sprawą osobiście zainteresował się prezydent Białorusi, Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis giełdowy. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Sesja na warszawskiej giełdzie ostatecznie zakończyła się. WIG20 zyskał ponad 0,7%. Dziś sporo emocji mieliśmy na parkiecie. Ostatecznie jednak odrabiamy straty, mówi Tomasz Jerzyk z domu maklerskiego Banku Zachodniego WBK. Na 20 największych spółek zyskały akcje 17 i tylko 3 straciły, a były to walory JSW, ASECO i BZWPK. Najwięcej zyskiwały dziś akcje spółek energetycznych i paliwowych. Nieco słabiej wypadły dziś akcje spółek z sektora finansowego. Obroty na sesji wyniosły 755 milionów złotych. Największe odnotowano na akcjach Pekan, Orlen, PKO BP, PKO, KGHM i PZU. Dolar kosztuje 3 zł 37 groszy, euro 4,17, frank szwajcarski 3,61, funt brytyjski 4 zł i 69 groszy. Więcej wiadomości w serwisie Gospodarka Polskie Radio.pl. Radio 24. Słowem wszystko. A 23 to są minuty, które zostały nam na godzinę 18. Same oprawki. Debata dnia. W debacie dnia przypomnę Krzysztof Flonsz z naszego dziennika i Jakub Szczepański z dziennika Fakt. Witam ponownie. Panowie, chciałem zapytać informację, którą już słyszeliśmy na naszej antenie, także przed chwilą w informacjach dnia. Chodzi o materiały, które Polska dostała jako czwarty w ogóle podmiot na świecie z przy ONZ, a to niedawno jeszcze tajne zostały. Wiceminister kultury Magdalena Gawin, w których zawarte są raporty rządu polskiego w Londynie, które za pośrednictwem wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej informował zakład o obozach koncentracyjnych w Polsce, o eksterminacji ludności cywilnej, o eksterminacji inteligencji oraz o zagładzie Żydów europejskich i polskich. Były podawane wszystkie nazwy obozów koncentracyjnych i obozów śmierci, łącznie z ich lokalizacją. Alianci wiedzieli, co się dzieje w Polsce i nie podjęli żadnych akcji, nie podjęli żadnej prewencji, nie zbombardowali ani jednej linii kolejowej, która prowadziła wagony pełne ludzi do obozów i do komór gazowych, mówiła na konferencji prasowej wiceminister kultury. Czy ta informacja, czy te dokumenty odtajnione w formie już cyfrowej przekazane opinii publicznej pomogą Polsce w prowadzeniu narracji historycznej? No i budowa nieprawdy o tym, co działo się w III wojnie światowej. Panowie? Ja chciałbym, żeby to dokumenty. Do spraw zbrodni wojennych i wiem, że do tej pory były te dokumenty
Wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy poprzez dzieła pokuty i miłosierdzia pokonali nasze wady i oczyszczeni z grzechów mogli zjednoczyć się z męką Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami i słucham Twoim. W górę serca wnosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Król Wieczny i Sprawiedliwy. Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępu. Ale bardziej mi się ta świadomość, nawet wielu historyków zawarto, nie ma tutaj nic w tej chwili, że ona istniała i rzeczywiście właśnie, bo tak czasami o niej wiedzieli. Czasami ja rozmawiałem z niektórymi naszymi profesorami, które na zachodzie spotykali. Wszystko w te opowieści, które tam od nas słyszeli, prawda, że jakieś rzeczy się działy. Natomiast to są też dokumenty, które potwierdzają pewną taką prawidłowość, czy pewien mechanizm, jaki działał na zachodzie, bo rzeczywiście alianci się połączyli po wojnie, że nie mogli bombardować różnych instalacji przy obozach, bo mogliby zabić ludzi przy okazji, a poza tym nie mieli takiej możliwości technicznej czy strategicznej, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywasz i ożywiasz im święte wszystko oraz nieustannie gromadzisz ludzki, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Bo to jest ważna też rzecz, no wojsko jest w ręku polityków i podejmuje takie działania, jakie mu nakażą politycy. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. Nie mogli się osiedlić w Stanach Zjednoczonych. On tej nocy, w której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc. Jeszcze z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Był status quo, prawda? Musimy przykładać ocenę tamtych działań, ocenę tamtych lat, prawda, a nie tego, co wiemy już po latach. To jest jedno jakby zastrzeżenie. Natomiast no, każda informacja, jaka się ukazuje w tym obiegu zachodnim na temat II wojny, pewne odkłamania czy pokazanie, to, że to akurat jest informacja, że są odtajnione dokumenty, to może wielu ludzi na Zachodzie zaciekawić, prawda? No bo jak coś tajne, no to może było nie wiadomo z jakich powodów skrywane, więc to będzie składające pokazywane. I podał swoim uczniom mówię, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czynicie na moją narrację, bo ma spać się polski rząd. Dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna pisze o rządowym zespole do spraw public relations, informując, że polski rząd chce powołać specjalny zespół do spraw szybkiego reagowania, który ma przeciwdziałać kryzysom wizerunkowym, podobnym do tego polsko-izraelskiego. Inne państwa mają dzięki temu błyskawicznie poznać nasz punkt widzenia w strategicznych sprawach. Dziennik powołuje się na ustalenia, na właściwie na informacje z otoczenia premiera między innymi. No i jest odpowiedź rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej, która wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć swoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w ale będzie całkowita rekonstrukcja obecnej polityki informacyjnej. Wydaje mi się, że w ramach obecnie działającej
kierującego Centrum Informacyjnego Rządu, na które zresztą wskazywał poranny gość radiowej Trójki, minister Marek Suski. Jakub Szczepański. Wspominając Boże zbawczą nękę Twojego Syna, jak również cudownie Jego zmartwychwstanie i Jego wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród wielczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Do Jezu i prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym. Stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Natomiast to się nie dziwię, dlatego że... Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodicą Maryją, ze świętym Józefem i Odrodzieńcem, swoimi świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą prowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, aby Twojego sługę mienia godnego, naszego wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i całe ludzko kościelne. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim o dobry Ojcze, wierność ze sobą wszystkie Twoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do Twojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. To nie ulega wątpliwości, to w każdej dziedzinie, czy gospodarki, prawda, czy finansów, czy polityki historycznej, jak Chrystusa, w Polsce, czy Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Ale właśnie, każdy tam sobie coś organizuje, już pamiętam, jak w formie takiej pewnej anegdoty. Połączeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Chyba we Francji jakiś rok Polski czy coś takiego. I okazało się, że każde ministerstwo sobie robiło jakąś imprezę. I ci oficjele francuscy już byli zorientowani, no tak, byliśmy w marcu na jakiejś imprezie, to jesteśmy w czerwcu, w sierpniu podobno znowu to chce być. Takie po prostu, no każdy sobie coś tam robił, każdy resort robił, żeby potem w raportach pokazać, prawda, żebyśmy to robili jakąś imprezę, uczyliśmy rok polski, czy jakiś, nie wiem, czy angielskiego, czy kogokolwiek innego. I tu już brakowało spójności, a teraz przy nowości akresie, bo znowu właśnie wyszło, sami ministra właśnie wyszło, że jednak no, pewne procedury złamać, wprowadzić nowe, jednak jest ciężko. Ja na przykład też zastanawiam się, dlaczego przy tej całej sprawie kryzysu polsko-izraelskiego no dość bierna jest Polska Fundacja Narodowa, która no jednak myślę, że tutaj powinna, tu jest jej rola, chociażby, żeby, nie wiem, wykupywać ogłoszenia płatne w prasie zagranicznej, prawda, jakoś taki szybki reagować właśnie i na bieżąco, prawda, no ma pieniądze, po to te fundusze, tak mi się wydaje, powinny zostać zgromadzone, chyba że stanie od zła wszelkiego, jeżeli to trzeba zgromadzić, właśnie po to ta fundacja mi powinna być, żeby właśnie szybko reagować na bieżąco, a potem wchodzi cały aparat państwowy, rzekł i bezpieczny od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale w każdej dziedzinie on powinien po prostu funkcjonować, czy gospodarczej, bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała dla o tym przedstawił szef Komisji Europejskiej, że będzie powiązany z praworządnością. To jest propozycja oczywiście, ale debatowana będzie Panie i w przyszły piątek i szczegółowo już w maju, więc to jest taki aspekt rzeczywiście polityka informacyjna i działania rządu. Muszę być, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i niezgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Biorąc pod uwagę te wszystkie przeciwieństwa, które spełniał redaktor Krzysztof Losz. Przekażcie sobie znak spokoju. Kulisy takie, troszeczkę takie dziennikarskiej kuchni,
karty. Dziennikarz, który wysyła pytania do jakiegoś ministerstwa, czy też do CIR-u, no wie mniej więcej, jak to wygląda, tak? Jeżeli wysyłamy swoje pytania w jakiejś interesującej nas sprawie do CIR-u, to wtedy CIR przysyła to do danego ministerstwa, to trwa 2 tygodnie, jeżeli nie, to jeszcze przedłużamy termin odpowiedzi. To się strasznie, strasznie wszystko ciągnie. Mi się wydaje, że brakuje takiego ośrodka decyzyjnego, ponieważ no, praca rzecznika, no też nie oszukujmy się, no nie jest to, nie jest to łatwe, jest to ciężki kawałek chleba. Z kilkoma rzecznikami rządu miałem przyjemność już rozmawiać, no i to jest taka praca, że człowiek wstaje rano, załóżmy o 6, do południa już ma telefon rozładowany, później musisz znowu go doładować i tak do późnych godzin wieczornych czy też nocnych, więc ja się nie dziwię, jedna osoba z pewnością nie jest w stanie tego, jak to się mówi, ogarnąć. Tak? Na poziomie krajowym, mówi pan, tak. To dopiero na poziomie zagranicznym, no właśnie, żeby to wychodziło, żeby wychodził jeden spójny komunikat z każdego resortu. Załóżmy na jedną ustawę, którą opiniuje czy MSZ, czy Ministerstwo Sprawiedliwości. Do tego dochodzi Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Premiera. No i teraz to się podobno zaczęło, tak powie Anna Kaczyńska, bo jest zupełnie inny sposób. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona duszą. Polska czyni się, komunia święta, i tutaj na pewno trzeba ruszać te skostniałe struktury urzędnicze państwowe, bo one sobie tak działają, tak jak pan mówił, 2 tygodnie, tak? No bo mamy tę osobę 14 dni, to tam specjalnie się nie spieszmy, bo jak pokażemy, że można w 3 dni, no to potem będą nas żądali w 3 dni, prawda, jakieś tam decyzji. Mówimy tutaj o relacjach dziennikarz, rzecznik, ale to samo mówią ludzie, którzy chcą sprawy urzędowe, że jest 14 dni zgodnie z KPA, to po prostu te 2 tygodnie mijają, oni doskonale wiedzą, że wcześniej urzędnik nie da, nawet jeżeli ma ten dokument, to go przetrzymuje, żeby za szybko patent go nie dostał, więc tak naprawdę to jest oczywiście cały problem funkcjonowania państwa i właśnie musi być na pewno w tej polityce informacyjnej ktoś, instytucja koordynująca, no można by naturalnie powiedzieć, to MSZ, prawda, który ma placówki, ale jak się potem rozmawia z dyplomatami, to nawet w placówkach nie ma koordynacji działań, bo wydział ekonomiczny sobie robi tak, wydział jakiś sobie robi tak, no oczywiście tam służby specjalne, wojsko i tak dalej, zupełnie inaczej działa, więc tak naprawdę mamy pytanie o to, jak funkcjonuje państwo i odpowiedź jest, że funkcjonuje na tym powiedzmy niższym szczeblu i od tego trzeba zacząć. Często tworzy się chaos komunikacyjny, przypadkowo zupełnie, ale jest ciekawa sugestia w dzienniku Gazecie Prawnej, żeby to nowe ciało zajęło się i według informacji DGP ma zająć się wczesnym ostrzeganiem, czyli ostrzeganiem szefa rządu na przykład przed konsekwencjami pewnych ustaw, które mogą być bardzo prawdziwe. Już się niepokoję, Jakub Szczepański, oddaję głos. Mnie się wydaje, że ten tekst dziennikarza zdecydowany to jest dla rządu taki trochę kłucze jaju, bo on jakby unał koniecznie więcej wiesz można. Wiele problemów bez przesady. Właśnie komunikacyjnych, które bez dotykają przesady. Więcej się modli, więcej. Wydaje mi się, że ja traktuję tę zapowiedź, to dementi. Więcej się modlić, nie żebrać, nie brać na lichwę, nie kombinować, bo to wszystko to są czyli Centrum Informacyjnego Rządu. No i tam będzie ośrodek decyzyjny sprawiedliwego powtarzania, nie będzie spychanie, zrezygnujemy z takiej polityki troszeczkę spychową w stosunku do dziennikarzy czy też innych petentów, bo chodzi o nasz interes, chodzi o, nie chcę tutaj być jakiś mówić koronawirusem, chodzi o interes Polski, nie tylko ekipy rządzącej, tylko nasz wszystkich. Kiedy pamiętam dziennikarzy w Warszawie, czyli do 2013 roku, to narzekania na CIR były także przy poprzedniej władzy i przy obecnej, jedna ta struktura jest, no jaka jest, panowie, ale mamy chwilę do końca, nie panowie, w takim razie rozumieją informacje poszczególnych ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego dotyczącą ustawy reprywatyzacyjnej. Dziś jeden z gości polskiego radia, Marek Suski, mówił o tym, że ta ustawa wymaga poprawy, bo w obecnej kształcie ona wręcz zagraża budżetowi państwa poprzez uruchomienie tak dużej lawiny roszczeń, że państwo po prostu zbankrutowałoby. Czy to jest wyrzucenie jej do kosza, czy zamrożenie na kilka lat? Myślę, że bardziej skłonię rzeczywiście ku tezie, że jest to cały system, proszę państwa, który od Chrystusa odstąpił od lat i tak naprawdę ciągle odkładamy i ten argument odnośnie braku pieniędzy ciągle się
ciągle się tu pojawia, tylko że to były kraje. Sami oszuści. Jakoś sobie poradziły z tym, wcale nie zbankrutowały. Więc trzeba to zrobić. Natomiast ja myślę, że jest to też kwestia tego, że rzeczywiście ten projekt, który był teraz przygotowany, jest robiony na chybcika, tak byśmy powiedzieli szybko. To Jezus by tak to był? To ty chora jesteś? Przez środowisko były właścicieli, że jest Jezus by tak nie był. Uchwalona zarządu. Ani po łacinie by nie mówił, ani po łacinie by nie śpiewał. To wszystko dobre przeróbki czekali. No bo mamy jednak dodatkowo te roszczenia żydowskie, prawda? Senat, Kongres Amerykański, tak. Pewnie niedługo zakończy w ogóle pracę nad tą ustawą, więc te naciski polityczne one mogą być coraz większe, więc tak naprawdę chyba trzeba by jednak na kanwie naszej wcześniejszej dyskusji siąść, policzyć, popatrzeć na te pewne zagrożenia i jakiś projekt przyjąć, który zadowoli obywateli polskich, ale również no, trzeba mieć na uwadze to, że będą bardzo duże roszczenia od organizacji żydowskich, bo nie chcą spadkobierców, bo oni nie żyją już. I jeżeli będzie przyjęty jakakolwiek projekt ustawy, to na pewno te naciski będą jeszcze ostrzejsze. Może to jest dowód, ja traktuję to jako pewne takie odłożenie, żebyśmy się zastanowili i próbowali przygotować jeszcze lepszy projekt. Może to jest dowód na to, że działa już mechanizm wczesnego ostrzegania. Jakub Szczepański. Tutaj znowu mamy problem komunikacyjny, ponieważ zdaje się, że jeszcze w październiku, wydaje mi się, że przyszły premier powiedział, że ta ustawa może przejść. I ponieważ wiadomo, no, wszyscy czekają na tę ustawę, zwłaszcza byli właściciele, no też trzeba spojrzeć na to, jakie są rozwiązania zawarte w tej propozycji ministra Jakiego. One dotyczą głównie obywateli polskich i krąg dziedziczenia jest znacznie zawężony, ponieważ on się zawęża do pierwszej i czyli najbliższych krewnych. No i najpierw mamy przekaz w październiku zeszłego roku, o którym na przykład ja pamiętam, dziennikarze pamiętają, mam nadzieję, że ludzie też pamiętają, że jednak uda się przeprowadzić tę ustawę, wprowadzić ją później, teraz mija 3 miesiące. To chyba wtedy mówiono, że 20 miliardów tak, złożone tak, w plan. Tak, i teraz już nie będzie na to stać, no więc zmieniła się sytuacja polityczna zdecydowanie w ciągu ostatnich lat. Już to mówię. A poza tym, to co mówił właśnie kolega. A poza tym nie mamy więcej liczenia tego, że najmocniej, ale nie mamy już więcej czasu. Jakub Szczepański, Fakt, Krzysztof Losz, nasz dziennik. Dziękuję. Piotr Wąż, bardzo dziękuję za debatę dnia w Polskim Radiu 24. Dobrego popołudnia. Reklama. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatoku? Sprawdź. Zimmedin. Leśna zapalenie zatok sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Zimmedin. Leczenie zatok sprayu. Niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert.
masz gumę do rzucia? Coś powinna być. Do końca, komunia święta, posłuszy świętej niepotrzebnej. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. Co to za mówię? A słyszałeś, żebym kazała? To co łagodzi kaszel z suchościami ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detuzan. Uwolni się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu, palenie się umowy oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać. Włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Teresa, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichy kapłostok. Miłosierny Boże, niech święty sakrament pomaga nam w pełnieniu pokusy. Aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie i przyniosły nam uzdrowienie przez Chrystusa Pana naszego. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Ficard dla Twojego serca. Aflofarm. Po reklamie. Ja, Mszy Świętej, autopromocja. Jeszcze błogosławieństwo. Jak to, co się zdarzyło dawniej, wpływa na to, co się dzieje tu i teraz? Jak rozmawiać o przeszłości, gdy historia była nauką, a nie tylko ciągiem? Idź, dziadugo, nie ma reklamy, u nas nie ma reklamy, rozumiesz to? Uprawnione błogosławieństwo. Niechaj umocni go w dobrych postanowieniach, aby nigdy nie oddalił się od Twojej woli i składał Ci dzięki za Twoje dobrodziejstwo przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna. Badali nad to totalitaryzmami, uzyskał dostęp do archiwów Komisji do Spraw Zbrodni Wojennych ONZ. W Polsce brakuje rąk do pracy.